Cześć kochani, witam was dzisiaj w moim filmiku. Przychodzę pierwszy raz w sumie z użytą folią na karmę psią. Wiecie, że mam psa, a nigdy nie pokazuję jedzenia dla psa. No jakoś tak zużyłam, postanowiłam wam pokazać. Słuchajcie, w Netto jest promocja. One często kosztują, te 5-kilogramowe kosztują 12 do 15 zł. Blisku, cichutko. A jest teraz promocja, że kupując dwie paczki po 5 kilo, zdrowiem i powiedzmy z wołowiną, albo jak to woli, to mamy 10 kg łącznie i mamy po 20 zł, bo dycha to i dycha tamto. Nie wiem, czy warto, no pies lubi, także no ja się nie wypowiadam na ten temat. Zużyłam z Biedronki sól do kąpieli spa z bursztynem. Oczywiście nie zużyłam tylko do kąpieli, tylko zużyłam to na ociekarkę od naczyń, bo wiecie, że ja tego używam jako zapachu i dezynfekcji tej... co to jest? Tej taśmy chciałam powiedzieć. Nie, tej tacki od naczyń. No i tak, zużyłam, kupuję nowe. Zużyła się też szczoteczka mojej Julki do rąk w kształcie krówki. Kupiłam jej teraz żabkę. No jest zadowolona, bo tamta jest większa i więcej doczyszcza, ale z kolei tej była też zadowolona, bo w mniejsze cząsteczki, w bardziej niedostępne strefy paznokci mogła się dostać, a przy jej malowaniu i rysowaniu wiecie. Zużyłam też multivitaminę, nie lubicie jak pokazuję, więc już odkładam. Zużyłam też dwa olejki zapachowe, jabłko i cynamon i bardzo świeży, taki bawełniany, to się nazywa, naprawdę rewelacja. Tak jak mój mąż nie lubi żadnych zapachów, nie lubi zapachów balsamu, no i żadnych w domu świeczek, tam chyba jedną tylko, którą polubił z Yankee Candle bodajże. No i uwielbia ten właśnie świeża bawełna, tak. To jest jego ulubiony zapach, zamówiłam kolejne, niech ma, niech pali. Zużyłam też patyczki do uszu, nie tylko ja, ale cała moja rodzina. Kupiłam nowe, matko jak mnie... Bardzo was przepraszam. Kupiłam nowe, także o, puste pudełko. Zużyłam. Tego nie zużyłam, bo ja tego nie używam, więc po prostu wyrzucę, no bo do czego mnie to? To jest zawsze w komplecie w tych w 6-paku albo 5-paku, zależy. No, ten pędzelek zużyłam, on już się nie da domyć, ale mam kolejne i też idą do mnie dwa takie mniejsze, więc... zużyłam, wyrzucam. No i jeden produkt, którego nie zdążyłam zużyć, po prostu się popsuł. Ma jeszcze od czerwca rok czasu, czyli do przyszłego czerwca, do przyszłego roku w czerwcu kończy mu się termin ważności. Niestety nie zużyję go, nie idzie go wydobyć. Zrobił się kamień, także no trudno. Już więcej go nie kupię, no bo słuchajcie, niecały rok temu kupowany 8 miesięcy, a się skawalił. Trudno. Wrócę do tamtych, które tamte są przeze mnie sprawdzone. To oczywiście nie powiedziałam, baza pod cienie, no jak nie przeczytaliście, nie? Oczywiście, że przeczytaliście szybciej niż ja powiedziałam. Także o, nie polecam tej firmy, albo ja po prostu trafiłam, że już był przeterminowany. Nie, bo przecież jak pokazywałam wam w zakupach, więc wszystko było z nim w porządku. Wszystkie produkty na tak, no oprócz tego, no trudno. Też się zdarza, jeden na nie. Nie może być zawsze kolorowo i pięknie. Zawsze musi być coś na nie. Także ja się z wami cieplutko żegnam. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, maile i maile prywatne. Za wszystkie słowa otuchy. I co? Bądźcie ze mną nadal. Ja was pozdrawiam bardzo serdecznie. I do jutra, do następnego filmiku. A przy okazji możecie zasubskrybować ten kanał i ten mój drugi. Pa, pa!